Więc, pani, pani, pozdrawiam was ze Zgierza, pani. Ogólnie poruszymy taką kwestię, bo zadaliście takie pytanie tego typu, dlaczego ja lubię słuchać hip-hop. Z wam odpowiem na to pytanie. No po prostu lubię. To jest mój styl muzyki. Każdy ma swój styl. Ja jakoś hip-hop trawię i słucham. Bo zadaliście pytanie, drugie pytanie. Kogo najbardziej lubisz słuchać? Ja nie mam coś takiego, że kogo mam najlepiej słuchać. Po prostu wszystkich słucham. Tylko właśnie niektórzy słuchają hip-hopu, a nie rozumieją przekazu. Bo nie, to nie jest to, że a, słucham hip-hopu, mam w dupie. Nie, tylko przekaz. To jest bardzo ważne, a nie wszyscy wiedzą, co to jest przekaz. Dlatego każdy się kręci hip-hopem, a nie wiadomo, o czym tam śpiewają, co rapują. No właśnie. I po prostu od... No, już długo siedzę przy hip-hopie. Muszę policzyć. Ponad 8 lat. Coś takiego. Słucham sobie hip-hopu. I mi to nie przeszkadza. Lubię inne tam rockowe, czy tam, nie wiem, disco polo, pop, inne rzeczy. Lubię. Tylko nienawidzę jednego. Metalu. O Jezu. Tego nie lubię. Ale inne lubię. Sobie posłuchać troszkę. Tak, żeby sobie życie, jak to się mówi, uporządkować. Nie, żartuję, żartuję. Nie, no po prostu, no mój styl hip-hopowy jest. To chyba widać po moim wyglądzie. To, o czym będę mam rozmawiać. Po prostu lubię hip-hop i sobie słucham. A nie każdy wie, co to jest, w jakim przekazie tam idzie. No. Najczęściej to młodzież. Słucha sobie hip-hopu, a nie wiedzą, jaki tam jest przekaz. No właśnie. Nie sztuką słuchać, sztuką słuchać i wiedzieć, jaki jest tam przekaz hip-hopowy. No właśnie. Oni wszyscy tego potrafią. Będzie.